Witamy, witamy. Hej. Dzisiaj taki nietypowy wypad, bo będziemy robić działkę, która wcześniej była działką budowlaną. Teraz niestety już czekaliśmy, w sumie czekaliśmy, no zwlekaliśmy 3 lata. Tu już jest ława wylana, przyjechaliśmy zobaczyć co i jak, a tutaj już od wiosny budowa na całego. No ale zrobimy, zanim jeszcze Państwo nie ogarną całego tutaj dookoła, nie zasieją sobie kwiatków, no to trzeba tutaj sprawdzić tą działeczkę. Tyle, pogoda piękna, ptaszki świerkają, śpiewają. Lecimy do pierwszego fajnego. No i zaczynamy dzisiejszy wypad. W sumie pierwszy był drucik miedziany, a drugi jest mauzerek. Nawet fajny piaseczek jest, także poczytamy. Mauzerek z 1938 roku, także drugowojenny. No całkiem. Będzie do kolekcji. Tutaj jest sygnał fajny, Ola. Mhm. Też mam 86. Będzie polmos. Będzie polmos. Nie jak polmos, ale może być też, już wykopałam dwie części z łyżki takiej tej, wiesz? Też tak jest. Fajnie jest, bo wieje wiaterek, także komarów nie ma. Śmieć. No i nie świeci słońce zbytnio, nie ma takiej patelni. Działka jest konkret duża, jeszcze tam z tyłu kawał do szukania, także. A jednak pochwaliłem, że komarów nie ma, a jednak dziobią skubane. Są komary, jest pierwsza monetka. Wygrałem konkursik. Pachnie mi to Adolfem. Tak, będzie dycha Adolfowa. No, sorry, ale mnie kurde dziobie w łokieć. No. No ale jest pierwsza monetka po 10 dniach niekopania, to cieszy. Konkurs na pierwszego polmosa też mój, wygrałem. Widzisz, że polmosa to już dawno wykopałam. Aha. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nie ma, oprócz komarów i jakiegoś robactwa. Coś mnie udziabało. Idziemy na górkę. Tutaj na środku drapnąłem, ładny. Ładny sygnał był. Będziemy patrzeć. Cóż tu? To jest to. Aluminium. Niestety ładny sygnał. Mam i ja monetkę. Sławek już z tego co wiem wykopał. Nic nie słychać, bo jedzie traktor. Komary gryzą. Ale jest fajnie ciepło. Zobaczmy cóż my tu mamy. 5 zł. Patrzcie. Ja to mam szczęście do 5 złotówek. 5 zł. Czekajcie, troszkę jeszcze przyczyszczę. O, patrzcie jak ładnie widać. 8,6. Pozdrawiamy serdecznie 8,6. Lecimy dalej do następnego. No to ja już mam strzał wypadu. Ja już mam strzał wypadu. A co mogę wykopać? Nie? Krzyżyk. Ale piękny, bo jest Jezusek zachowany. Teraz obczyścimy ładnie. Mówiłem, że mam szczęście. Do dewo. Dzwony biły 3 minuty szybciej, także trochę się spóźniłem, no ale jest. Tutaj Jezus jest przyczepiony na drewienku czereśniowym. Nie za mocno, żeby, bo on lubi odpaść. Żeby Ola mówi, że Jezus zazwyczaj ucieka. Na polu ornym nie sposób trafić z Jezusem. O, teraz pazak widać fajnie. Wiesz? Widać nogi, wszystko, nie? No, materiał. Mosiąc.
jest mocno, to jest różańcowy krzyżyk. Raczej XIX-wieczny. Chociaż może być i początki XX. Fajnie widać teraz. Nie? Ja do słońca go sobie jeszcze nagram raz. Kurczę, nie ma słońca. O, cicho było słońce tutaj. Super, mega cieszy. Fajnie, lecę dalej. To jest potwierdzenie, że Jezus na tych malutkich krzyżykach też po prostu jest. Że jak są te trzy zaczepy, to znaczy, że Jezus był. Po prostu odpadł. No i słuchajcie, na każdym wypadzie musi być. Ja też mam, słuchajcie, tubkę. Pokazuję wam ją tylko ze względu na to, że ma bardzo fajny dekielak. Widzicie? Znaczy pokrętło, czy tam zatyczka, nie wiem jak to nazwać. Co prawda jest to plastikowe, ale powiem wam, że fajne. Teraz już takich nie robią. My co wykopiemy, to odrywamy państwa tutaj od pracy. No ale... Państwo też ciekawi, co znajdziemy tutaj na ich działce. Z dużej głębokości. Jakaś blaszka cynkowa. Nic ciekawego. Sławek dyskutuje zamiast kopać, no ale nie chcę dyskutuje. A ja słuchajcie, kolejny dołek i jest monetka druga. Nie wiem co to jest, zaraz zobaczymy. Ale chyba coś zajechanego troszkę. Czyżby PRL-ka? Czekajcie, troszkę wyczyścimy to spodnie, bo inaczej chyba nie ma szans, żeby zobaczyć co to jest. Wyczyścimy i może się uda. No i zobaczmy. Tak, 20 groszy. Widzicie? 20 groszy. Ale no przykro mi, daty wam nie powiem, bo jest strasznie zajechana. Ale cóż, jest drugi moniak i lecimy dalej. Pogoda piękna, komary gryzą. Także jest git. A ja wykopałam, o proszę, łyżeczkę. Także pozdrawiamy serdecznie Andrzeja i Emilkę. No i co? Spelek coś tam pisze. Czekajcie, bo telefon mi też zaświrował. Nie chcę wyoszczyć. Nie wiem, coś tam na bezgrane jest. Coś tam jest napisane. A ja co? Lecę dalej. Może jeszcze coś ciekawego się znajdzie, także pozdrawiam serdecznie i lecimy. Idziemy do i zobaczyć co to. Pamiętam, to jest... Mi się wydawało, że kiedyś coś takiego już znaleźliśmy. No, no, ja to znam. Już gdzieś widziałam coś takiego. To jest jakiegoś kongresu. No, ale swastyka na pewno tam jest. To jedyna rzecz, którą tam widać, to jest swastyka. Mhm. Mega wpina. To jest wpinka, nie? Mhm. Dajcie, chwilkę jeszcze ją wyliża. Woda w kranie. Już polizana ładnie wygląda. To jest zlot śląski, ja tutaj opiszę jakiś zjazd po prostu. Jakiś zjazd... partyjny czy coś takiego, z tego co na szybko doczytałem w internecie, ale ja tutaj wam zaraz, o tutaj z boku opiszę, stan bardzo fajny. Ja jeszcze taki nie wykopałem, ale widziałem wtedy, kiedyś chyba Jarek wykopał z Detektor Duet. Pozdrowionka dla Detektor Duet, jak oglądają, dla Dorotki i Jarka. No i kurde, powiem wam, jesteśmy tutaj nie wiem, ze 2 godzinki. Jak napisałam Gauntak, to wypisałam takie coś. A to jest pewna oznaka za rany z okresu, to jest coś innego. Bo jest inny ten, nie? Bo to jest to jest coś... aluminium. Aha, no, jakieś tylko środki? Że mi... jak napisałam Gauntak, to jest, nie?
Może to i były w srebrze wydawane. Inna odznaka była. Zarany to jest całkiem inna odznaka, taka ze skrzyżowanymi mieczami i jest hełm niemiecki i ona mogła być srebrna. Tak? I też są hełmy. Dobrze. Nawet trzy. Nawet całe głowy. Nawet całe głowy są. A to są chyba czapki, nie? Nie hełmy. No, jakiś tam. Jakiś no jest, tam jest tu hełm. Jest czapka, jest hełm. No, widać swastykę, widać. Widać. Fajnie, gratuluję. Co, mam komara? Nie, ty miałeś pająka rozbitego, tu masz jakieś syfy, ja nie wiem, gdzie ty chodzisz. Po krzakach. Właśnie. A tych krzaków dużo. No, po krzakach. Takie moje kulawe szczęście. Ola w pineczkę, a ja proszę, kalasaniaka. No i bawimy się. Bawimy się, pogoda piękna. Także relaksik jest. Słuchajcie, mamy coś tutaj. O, widać. Chyba jest to jakaś kamareczka. Zaraz zobaczymy, czy to... Tak, kamareczka. Także jakieś fanciki. Pojedyncze, czekaj, ta troszkę wyczyszczę, może coś będzie widać więcej. Pewnie od paska. No jest. Jakiś tam bidny fancik jest. Także lecimy dalej. Ale ładna będzie. Klamereczka chyba do zasłon. No kurde, zacny fancik. O, teraz ładnie złapał ostrość. Może to i szeleczka nawet. Co tam? Nic? Nie nagrywałaś? Nagrywałaś? Może coś jeszcze jak pomarudzę? Ale klimacik jest piękny. Najważniejsza przygoda. Będą pozdrowionka dla Emilii i Andrzeja. Pozdrawiam serdecznie przy pięknej łyżeczce. Trochę wygięta. O, piękne zdobienia. Trochę wygięta, bo przywaliłem jej szpadlem. Sygnał był taki nijaki. No niestety, tak to się kończy. Powiem wam, że ja to dzisiaj mam chyba z dzień PRL-a, bo znów 10 groszy. A proszę, 10 groszy. Pierwszy, pozdrawiamy serdecznie. No i słuchajcie, tym razem patrzcie, mamy obrączkę. Niestety nie jest to złoto, no ale czekajcie, troszkę ją przeczyszczę. Ani to niestety nie jest srebro, no ale jest całkiem fajne. Nie ma żadnych grawerów, nie ma nic. Taka gładka, prosta. Ale jest kolejny fancik. Także cóż, lecimy dalej, do następnego. Zawsze Ola mówi, że to ja bajeruję, a teraz Ola bajeruje. Ola bajeruje, a ja wykorzystuję czas i sobie kopię. 10 feningów 1921. Cesarstwa. Bardzo płciutko. Tutaj co prawda jest piachu nawiezione, no i tak wyszła, czyli musiała być pod samą powierzchnią.
No, kilka lat temu jak tutaj byłem, to było i krzaczory, było to taki nieużytek, można powiedzieć. A dzisiaj posprzątane, chodzi się jak po własnym ogródku. Bardzo przyjemnie. No i mało sygnałów. Trochę śmieci jest, ale i tak fanciory dzisiaj super wyszły. Aż się nie spodziewałem. Super. Lecę dalej. Monetek mało, ale wpinka oli robi robotę i mój krzyżyk. Mega. No i po pół godziny powiem wam szczerze, że już trochę żeśmy się tutaj wytopili na tym słoneczku. Gorąco jest. Spod korzenia. Przy pomocy tego oto sprzętu, którego bardzo nie lubię nosić. Mam trzecią monetkę dziś. Zobaczmy razem, co to takiego fajnego. Ola tam oczywiście dalej bajeruje właścicieli. Umówiliśmy się dzisiaj tutaj na spotkanie. To będzie Weimarek jedynka. Państwo też przyjechali sobie tutaj ogarnąć. My przy okazji pokopać. Powiem, że nie chciało mi się tutaj jechać. Taki byłem zrezygnowany, a jednak było warto. 30 chyba trzeci rok, Weimarek jedynka, trzecia monetka na dziś. No i co, kończymy powoli. Albo się wkurzyła i wyrzuciła. No. Tutaj było pole orne, na pewno tutaj nie było lasu. No, to było pole, bo to są samosiejki wszystko. Tak. No. Także Ola ma obrączkę, ja mam do słońca bardziej trzy monetki. Fajna spineczka, no i krzyżyk. Co? Obrączka była. Ola, jeszcze pokaż. Wiesz panu, a ja mam, prawdopodobnie jest z zasłon. Żabka. Żabka, no. No, ładnie zdobiona. To jest mosiądz. Pewnie była złocona. Bo to jak była bida, to się żenili takimi. Albo była całkiem tylko mosiężna, albo była pozłacana. Bo co zaszło, jakby było złocone? Wykopałem kiedyś pozłacaną z 1921 roku i są inicjały na niej. Mosiądz. Mosiądz, ciężkie to jest pewnie. Do tego to już mamy taką miseczkę. Zawieszek ładnych, albo różnych tam. Trzeba to wyczyścić potem. Trzeba było wypolerować. A to na tym to wyczyścić. Trochę śmieci Ola nakopała. Ja jeszcze coś tutaj przesypię. Łyżeczka moja ładna. Ola dzisiaj będzie jadła aluminiową, ja będę jadł mosiężną. Na pewno. O, blaszka rowerowa. Ale niestety. Nic nie widać. Zacny widelec był. Był, tylko zostały te takie. No, wungiel. Albo koks bardziej. Tyle. Czekamy do domciu. Dziękujemy za uwagę. Było to, co było, a było ekstra. Trzymajcie się, pozdrawiamy. My tutaj jeszcze z Państwem sobie porozmawiamy. Na pewno jeszcze raz przyjedziemy, bo zostało kawałek działki do poszukania. Widać, potencjał jest, także warto. Pozdrawiamy, hej.